Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na czwartkowy odcinek poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji. Na początek oczywiście indeks S&P 500 i to, jak prezentowała się sytuacja wczoraj na środowej sesji. Wczorajsza sesja zakończyła się spadkami. Środowa sesja rozpoczęła się od spadków i tak też się zakończyła. Negatywny sentyment przeważał przez praktycznie cały wczorajszy dzień. Główne indeksy odnotowały dosyć tutaj solidne straty. Dow Jones ucierpiał najmniej, stracił 0,61%. S&P 500 spadło 1,11%, a najbardziej ucierpiał technologiczny Nasdaq, usuwając się o 1,68%. Temat polityki pieniężnej jest tutaj głównym obszarem tutaj zainteresowań inwestorów, natomiast teraz już trochę ta sytuacja się uspokaja po bardzo zaskakującym raporcie z sytuacji na rynku pracy, też po przemówieniu Jeroma Powella i uwaga inwestorów ponownie zaczyna skupiać się na wynikach spółek za miniony kwartał. Jeśli chodzi o kalendarz makroekonomiczny, to tutaj też dzisiaj raczej jest pusto. Z takich ważniejszych publikacji to praktycznie tylko cotygodniowe dane na temat nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, które akurat mogą być trochę bardziej niż zazwyczaj, trochę uważniej niż zazwyczaj obserwowane przez inwestorów, z tego względu, że właśnie ostatni raport z sytuacji na rynku pracy w USA mocno zaskoczył, więc inwestorzy, uczestnicy rynku będą zapewne śledzić ze zdwojoną uwagą te dane napływające z amerykańskiego rynku pracy. Jeśli chodzi o to, jak prezentuje się sytuacja przed otwarciem dzisiejszej czwartkowej sesji, to możemy tutaj zaobserwować przewagę optymizmu i pozytywnych nastrojów. Panuje raczej pozytywny sentyment przed otwarciem czwartkowej sesji. Kontrakty terminowe na indeks S&P 500 wzrastają o 0,65%. I pierwsza spółka na dzisiaj, jaką przygotowałem, czyli Walt Disney. Walt Disney przedstawił swoje wyniki za pierwszy kwartał roku obrotowego oraz ogłosił redukcję etatów w ramach oszczędności kosztów. Spółka zamierza zwolnić 7 tysięcy pracowników, co stanowi około 3,6% siły roboczej. Dodatkowo Disney też ogłosił, że zamierza przeorganizować się, zmienić swoją strukturę i podzielić się na 3 segmenty. Pierwszy segment będzie obejmował film, telewizję oraz streaming. Drugi segment ma być skoncentrowany stricte na sporcie i na platformie ESPN należącej do Disneya, a trzeci segment będzie poświęcony parkom rozrywki. CEO Bob Iger stwierdził, że w ten sposób firma będzie lepiej skoordynowana i bardziej efektywna. Oznajmił też, że streaming jest teraz priorytetowym obszarem dla Disneya. Platforma Disney Plus w minionym kwartale odnotowała pierwszy spadek liczby subskrybentów w swojej historii od uruchomienia tej platformy. Z serwisu w tym pierwszym kwartale zrezygnowało 2,4 miliona użytkowników, a sam ten segment obejmujący streaming odnotował z kolei stratę przekraczającą miliard dolarów. Bob Iger wyznaczył sobie tutaj za cel właśnie osiągnięcie rentowności, jeśli chodzi o ten segment streamingowy. Jego zadaniem na ten moment jest doprowadzenie tej platformy streamingowej do takiego stanu, że będzie ona przynosiła po prostu zyski spółce. W pierwszym kwartale roku obrotowego 2023 Disney wypracował 99 centów zysku na akcję. Istotnie więcej niż się spodziewano, bo zakładano 78 centów. Przychody również przekroczyły oczekiwania i wyniosły 23,51 miliarda dolarów. Bob Iger oznajmił, że poprosi zarząd o zgodę na przywrócenie dywidendy do końca roku. Początkowo ma to być tylko namiastka tej dywidendy, którą spółka wypłacała przed pandemią. Natomiast stopniowo ta dywidenda ma wzrastać i z biegiem czasu być coraz większa i wracać do tego poziomu sprzed pandemii. Rekomendacje dotyczące Disneya zdecydowanie tutaj przeważają pozytywne. Mamy 29 rekomendacji kupna. Pozostałe 5 rekomendacji jest neutralnych i brak rekomendacji sprzedaży. Kolejna spółka, która pokazała swoje wyniki i kolejna spółka, która pozytywnie zaskoczyła akcjonariuszy, a nawet bardzo pozytywnie, czyli Uber Technologies.
Uber wypracował zysk w czwartym kwartale, co zaskoczyło inwestorów, bo spodziewano się, że poniesie on po raz kolejny stratę. Spółka zapowiedziała też, że w tym roku jej celem jest wypracowanie po prostu kolejnych zysków. Popyt na przejazd taksówkami gwałtownie wzrósł po pandemii w związku z odbiciem w branży lotniczej i też powrotem ludzi do biur. CEO Dara Khosrowshahi zapewnił, że po trudnym okresie pandemicznym nie ma już śladu. Dodał, że jest pomimo tych niepewnych perspektyw gospodarczych jest on pewien przyszłości Ubera. Stwierdził, że te kolejne miesiące i ten cały rok zapowiadają się obiecująco dla Ubera. Spółka prognozuje, że skorygowana EBITDA w pierwszym kwartale nowego roku wyniesie między 660 a 700 milionów dolarów, co jest prognozą znacznie lepszą niż zakładano, bo tutaj rynek spodziewał się prognozy na poziomie 593 milionów dolarów zysku EBITDA. Powrót do normalnego trybu pracy i życia po pandemii oraz wzrost kosztów posiadania własnego auta zwiększają popyt na usługi Ubera. Ponadto spółka odnotowuje przyrost nowych kierowców, ponieważ ta wysoka inflacja i trudne otoczenie gospodarcze skłaniają ludzi do poszukiwania nowych źródeł dochodu. Liczba aktywnych kierowców Ubera osiągnęła historycznie wysoki poziom w czwartym kwartale, a w styczniu ta statystyka urosła jeszcze mocniej. Przychody spółki wzrosły o 49% w czwartym kwartale do 8,61 miliarda dolarów i przebiły oczekiwania. Zysk na akcję tutaj, jak już wspomniałem, zresztą również lepszy niż się spodziewano. Spółka wypracowała 29 centów zysku na akcję, a oczekiwano straty na poziomie 18 centów na akcję. Rekomendacje dotyczące Ubera, a tutaj zdecydowanie, podobnie jak w przypadku Disneya, przeważają rekomendacje kupna. Mamy 43 rekomendacje pozytywne, 5 rekomendacji jest neutralnych i zaledwie jedna zaleca sprzedaż akcji spółki. I ostatnia firma na dzisiaj, ostatnia spółka na dzisiaj, czyli Yum Brands, spółka, która operuje kilkoma sieciami restauracji fast food, m.in. Taco Bell, KFC czy też Pizza Hut. Wysoka inflacja zmusza konsumentów do ostrożniejszego dysponowania środkami, bardziej rozważnego wydatkowania pieniędzy, a to sprzyja Taco Bell, które należy właśnie do Yum Brands i oferuje ceny znacznie niższe niż konkurencyjne sieci fast foodowe. Taco Bell odnotowuje większy popyt ze strony mniej zamożnych klientów, ale też CEO David Gibbs informuje, że coraz częściej odwiedzają ich również klienci z wyższej grupy dochodowej. Oprócz Taco Bell, Yum Brands operuje także markami KFC i Pizza Hut. Sprzedaż porównywalna Taco Bell w ostatnim kwartale wzrosła aż o 11%, znacznie więcej niż spodziewał się rynek, bo zakładał on wzrost o zaledwie 6,8%. KFC i Pizza Hut także odnotowały solidny wzrost sprzedaży w USA, natomiast w Chinach ta sprzedaż była znacznie słabsza, co sprawiło, że obie sieci wypadły finalnie poniżej oczekiwań. W rezultacie całkowita sprzedaż porównywalna Yum Brands wzrosła o 6% w minionym kwartale, przebijając prognozowane 4,6%. Oprócz tego spółka wypracowała $1,31 zysku na akcję, również więcej niż zakładano, bo spodziewano się $1,26 na akcję zysku. Rekomendacje dotyczące Yum Brands tutaj, natomiast mamy dosyć mieszane opinie. 13 rekomendacji zalecających kupno, 15 rekomendacji neutralnych. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.